Siemanko, z tej strony Adam i witam was w naszym szpitalu. Dokładnie, dawno nas tu nie było, mamy dwie gwiazdki. Melton Downs to jest szpital opuszczony, szpital w pobliżu elektrowni. Tak więc skończyliśmy ostatnio na dwóch gwiazdkach, już tutaj naprawdę mamy spory ruch. Więc nie przedłużamy, zaczynamy, ale jeszcze zanim to zrobimy, to mamy cel kariery jakiś tutaj do odebrania. Uzyskaj wartość 20 milionów, 500 kodusów za to, także i świetnie, jeszcze coś tutaj mamy. Ulepsz urządzenia 100, to też to odbieramy. No i pięknie, kodusy się przydają, żeby sobie jakieś tam bajerki dokupować do naszego szpitala, ale my już teraz szybciutko lecimy i zobaczymy, co się dzieje. Też postanowiłem, że odcinki będą robił trochę krótsze, takie po pół godziny, bo jednak godzinka to, no nie każda aż ma tyle czasu i wytrwałości, żeby tą godzinkę z nami tutaj przebywać tak naprawdę, więc na spokoju, jak widzę, mamy 1 713 000 w tym szpitalu kasy, także mamy bardzo dużo. Tak naprawdę pozostało nam tylko ulepszać urządzenia, a żeby ulepszać urządzenia, to musimy je pierw albo robić tutaj w badawczym, albo po prostu kupować. No zgon za zgonem teraz niestety, ale my już tutaj prawie ulepszamy. Co my ulepszamy teraz? Projekt ulepszenia chromatologii teraz ulepszamy. No to niby ulepszyliśmy, to mamy ulepszone. Kolejki są, ale zaraz powinno być trochę luźniej. Diagnostyka naprawia. Co my tutaj mamy? Wyzwanie. Wylecz 5 laboratorium DNA. Dobra, to bierzemy. My potrzebujemy co prawda ulepszenia. Kolejki jakieś też widzieliśmy, że były przed chwilą. Tutaj maszyna się psuje. Wyślemy jakiegoś gościa, co ją naprawi. 11 aż w recepcji? To gdzie jest, kurczę? No, już jest, całe szczęście. Ale chyba będzie potrzebna nowa recepcja. Dobra, zobaczmy sobie, jak tam nasz personel. Pacjenci jak sobie. Ojejka, tutaj nie jest za ciekawie. Nie jest tragicznie, ale mogłoby być lepiej. Trzeci, no to ty będziesz pierwszy od razu, a ty będziesz jako drugi. Ty będziesz jako pierwszy, pozostali całkiem sobie dobrze radzą. Jednak kolegia, kolegia chciałem powiedzieć. Kolejka jest tutaj, no niestety megatomograf wymaga konserwacji, do za to zajmie się koniecznymi naprawami, żeby zapobiec. O ja pierniczę, jara się! Ja pierniczę, zobaczcie ogień, ty weź to gaś, chłopie, była tu gdzieś gaśnica, no ma gaśnicę, całe szczęście. Gaś, bo spali się w cały szpital za chwilę. Ja pierniczę, co tu się dzieje. Od razu mamy awans jakiś, no dobrze, damy. Ukończenie szkolenia, maniery okołołóżkowe, to mamy, tak, bo też na szkolenia zaczęliśmy wysyłać. Ten tu naprawia, megatomograf. My potrzebujemy cały czas, no tu się zaraz skończy, będziemy mieli, o, nagrody. Spójrzmy sobie, jakie nagrody nasz szpital dostał w tym roku. Ha! Wszystkie, no nie wszystkie, to nie, prócz jednej, to nie wszystkie. 99% mamy, tylko brak śmierci się nie udało, no niestety, ale poza tym naprawdę wszystko idzie w dobrą stronę. Procenty, skręty, a my w niebo, a ja w niebo wzięty. Jedno wiem, szpital będzie przegięty. Ty tutaj posprzątaj, tutaj zaczęliśmy robić następne pomieszczenia. No to okej, to lecimy z następnymi pomieszczeniami, wydaje mi się. Bo trzeba ulepszać, my potrzebujemy ulepszać, jeszcze aż mamy dopiero 4 z 15. Więc co my tu jeszcze możemy postawić? To moja ładną toaletę, tu mi się to podoba, tak, tu nam się podoba. Udało się wyleczyć dwóch pacjentów, nie jest źle. Tu jakieś kolejki się robią. No cały czas przed tymi budować. Chyba jeszcze jeden zbuduje tą, a tak mi się też wydaje, no skoro są kolejki, to trzeba zbudować jeszcze jeden ten oddział DNA. Kopiuj. Tu nie mogę? Czemu nie mogę? Tu mogę. Pięknie, dobra, weźmiemy zatrudni lekarza. No i mamy, okej, oczywiście tutaj sobie weźmiemy obiekty, ławeczki.
Naszych badań wynika, że moglibyśmy ulepszyć maszynę do chromatologii. A, no właśnie, no to my ją chcemy ulepszyć, tylko która to była? O nie ta, no właśnie, gdzie my mamy... I teraz szukaj tych maszyn, orzeź ty panie. O! To możemy ulepszyć. To jeszcze możemy ulepszyć, panie! Tej nie możemy. Tej nie możemy. Tej nie możemy. Tą dopiero naprawiliśmy. Popularność raport, dobrze. Ale tą chyba co postawiliśmy, możemy? Nie. A nie, możemy, tak. No właśnie. No i pięknie. Ten tutaj ulepsza. No to dwie naraz ulepszamy, no to nie jest źle. Oczywiście badania, co my tutaj możemy szybko jeszcze zrobić? Szkolenie to nie, to nam się nie przyda. Ogólne badania to też nie do końca. O co to by nam dało? Ogólne badania, które pozwolą zdobywać nieco pieniędzy dla szpitala, to nie, to my mamy gdzieś. No to cały czas DNA jeszcze sobie rozbudujemy. No, kolejek już nie ma, to mi się podoba. Kasa się zarabia, więc trzeba postawić jakiś nowy budyneczek, prawda? Więc co my mamy? Pomieszczenia. Recepcję mamy, internistycznych mamy aż 9, aptekę jedną w szpitalu, ale wyrabia, diagnostykę 2, oddział kardiologii mamy 2, oddział mamy 2, psychiatrę mamy 2. Socjalne 2, toalety 6, szkolenie 1, badania 1, marketingu nie mamy, ale nie, nie chcę na razie kawiarnie, ale czy ja wiem, kawiarnie, 2 w szpitalu, promień 1, momotomograf 1, DNA 3, delminacyjny 1, rondelatorium, tego nie mamy, więc sobie 4 na 4 wybudujemy tutaj. Pięknie, mamy. Mamy. Teraz oczywiście koszyk. Grzejniczek. Roślinka. Jakiś tam szkielecik. No i co, teraz nasze będą certyfikaty. Żeby oczywiście tutaj podnieść prestiż pomieszczenia, oczywiście tu mamy, możemy dać cyk, portret psa, certyfikat, jakąś tablicę. O, to jest to. Cyk, 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 cyk. Poziom czwarty jest, jest. Kogo my tu potrzebujemy? O, mogę od razu ulepszyć, więc ulepszamy. Lekarz wymagany. A z jaką specyfikacją? Możesz również przydzielić do niego lekarza leczniczymi. Okej, dobra. Zatrudnij lekarza. Ty masz chyba leczenie, więc idziesz od razu tutaj. Ławeczki. O, mój piesek się domaga, widzę. No już, pan rzuci ci. Proszę bardzo. To jeszcze nie jest pora na jedzenie, Liluś, także jeszcze troszkę. Ulepszamy, to jest najważniejsze. Ciężko się nagrywa, jak pies mnie tutaj szturka, ale spokojnie, damy radę. Damy radę. O, walczy ze mną teraz, okej. Dobrze, wyleczyliśmy 2 z 5, no niedużo, ale... Staramy się. Okej. A jak tam nasz personel? Ogólnie, o, znowu jakiś zgon w szpitalu. Nie lubię, jak są zgony. No kto lubi, prawda? Okej, to mamy.
No chyba kolejną by było trzeba recepcję zrobić. Dobra, to zrobimy kolejną recepcję. Tutaj akurat się nada. Tylko taką mniejszą, wiecie? 2 na 3. A, tu się nie wmieści. Nie, tak nie da rady. Tu recepcji nie damy. Ale zaraz gdzieś znajdziemy miejsce. Poczekajcie, poczekajcie. No widzę, że jest korek w recepcji. A ilu siedzi na recepcji? No jest dwóch, a ty co? Odpoczywasz czy co? Do ciebie tu powinni przychodzić. Śmieci w ogóle dużo, ja nie wiem. Dobra, zbudujemy porządną recepcję. Żeby nie było. Żeby nie było, że jestem, wiecie, nieodpowiedzialny. Kto tutaj musi być? Recepcja. Asystenci, zatrudni, asystentów mamy mało, więc proszę bardzo, raz, zatrudni, dwa, no i pracować mi, a nie, cię opierniczać, dziadygi. Tutaj cały czas pracujemy nad kolejnym DNA, ale spokojnie, my mamy tyle kasy, że możemy kolejne budować, żeby ulepszać już w 7. Widzicie? Idzie to, prawda? Wyzwanie. Wylecz pacjentów 7 z szokiem porażeniowym. Liluś, o daj panu pograć i nagrywać, no. Jeszcze troszkę pójdziemy. Tak, pomieszczenie terapeutyczne, terapia szokowa. Okej. Zgadzamy się. Teraz co my mamy? Pomieszczenia. Klauniki chyba nie mamy. Nie, mamy. Chromatologię też mamy. Ortopedyczny mamy. Zastrzyków mamy. Zwalczanie szkodników mamy. Terapię szokową to my już wszystkie mamy. Teraz tak naprawdę tylko trzeba dbać o to. To wiecie co? Restaurację zrobimy, co? Tak, a co? Nie mieliśmy kawiarnię. Proszę bardzo. Ile musi mieć? 5 na 4. To przepotężna. To poczekajcie, to kawiarnię zrobimy w jakimś nowym oddziale. To jeszcze możemy kupić z tego wszystkiego. Tylko chyba tu zostaje nam ta parcela. Sprzedaj złom. Okej, teraz oczywiście weźmiemy sobie kaloryfery, bo to jest podstawa. Duży grzejnik. Tutaj niech będzie jeden. Tutaj drugi. O, jeszcze trzęsienie ziemi. No, no tego my nie lubimy. Co tutaj jest? Spłonęła? Ty, tylko złom, urządzenie. No dobrze. No czemu nie mogę? A tu. Okej. No i już pięknie jest. Udało się wymienić. Tutaj się coś pali, wszystko się pali, no ja pierniczę. Co tutaj się dzieje? Dawaj tą kawiarnię. Robimy taką piękną kawiarnię. Prawdziwego zdarzenia. Pyk.
Kawiarnia. Co to jest? Kosz na odpadki spożywcze. Dobra, no i teraz stoliki. No piękna ta kawiarnia, musicie przyznać, co nie? Tarczy. To tu jeszcze UK im postawimy. Co to jest? Rozbrwiacz. To ultra nowoczesne urządzenie pozwala w znacznym stopniu zautomatyzować usuwanie monobestii. A to mnie, chcę. Co tu jeszcze możemy dokupić? Chlepik, fontanna. Za 500, za, no nie, no za 500 kodusów to trochę dużo. No to stać, no żeby podnieść prestiż, to oczywiście my jeszcze musimy sobie, że tak powiem, nasze ulubione tutaj dać. A tu za bardzo nie mam co dać wam, powiem. A takie są, kurcze. Czemu ja nie mogę obrazów tutaj? To dziwne. No ale dobra, no jak nie mogę, to nie mogę. Rozpocznij szkolenie. Dobrze, jak chcesz się szkolić, to my cię tutaj weźmiemy, panie koleżko, z dalszej diagnostyki. Pies mi warczy, wybaczcie, drodzy widzowie, ale no tak to jest, jak się nagrywa, a piesek siedzi obok. No dalej, DNA my potrzebujemy, także, no bo już żadnych budynków, że tak powiem, nie mogę tutaj. A tu mogę, proszę, no właśnie, nie pokazuje mi teraz. Co jeszcze, muszę sobie tak przeklikać, że tak powiem, i zobaczyć, jakie maszyny można ulepszyć tak naprawdę. Na tomograf jest kolejka, widzę. To może następny tomograf by się przydało zrobić. Nieustawne to wszystko, ja nie wiem. Dobra, tu zrobimy tomograf. I teraz oczywiście tutaj trzeba zatrudnić z radiologią. Okej, dobra, zatrudnij. No mamy, proszę bardzo, nawet takiego eksperta w tej dziedzinie. Tam to się ulepsza. Co, toalety potrzebują naprawy? Ja pierniczę, wszystko się psuje z czasem, zobaczcie. Wyleczyliśmy 4 pacjentów, pięknie. To mi się podoba. Ma do nas prośbę, zarób 200 tysięcy, to z lekkim dytkiem. Szukam czegoś, co jeszcze bym mógł ulepszyć, ale chyba nie ma. No znowu jakiś zgon, ja nie lubię zgonów. Nie mógłbym jeszcze jedno badawcze zrobić. Macie. O, w
wyglądarka. A, w ten sposób. Dobra. Była. Była do warka, a ja wyglądarka. Ja też jestem dobry. No jednak zgon zaliczył, no kolego, no jak ty tak możesz? Potrzebny dozorca. Nawet kosz będzie naprawiał, to jest niezłe. No znowu zgon! Ja nie lubię jak umierają. Kupat. Kończenie szkolenia, diagnostyka, no to pięknie. Dobrze, to my sobie zrobimy jeszcze jeden. Ten oddział, żeby badawczy, kopiuj. I postawimy sobie tutaj. A czemu nie mogę? Poczekajcie. A, bo źle drzwi są. Okej, dobra. Jeszcze raz. Kopiuj. No i pięknie, my teraz tutaj oczywiście zaraz będziemy następny badać. Terapię szokową. Rozpocznij projekt. Kogo tutaj najlepiej zatrudnić? Lekarz. Specjalizacja badania wymagane. No dobrze, to zobaczymy, czy mamy jakiś tutaj. No mamy. Kajsu mamy dużo. Styk. To zatrudnimy od razu sobie trzech. Niech projektują. Niech badają jak najszybszym tempem. Jeden już sobie poszedł. Okej, a ciebie damy na szkolenie. Motywacja. A co? No i pięknie, dwa badawcze mamy, 7 urządzeń ulepszonych mamy. Ten cały czas ulepsza, to możemy sobie teraz troszeczkę ten czas przyspieszyć. Sprawdźmy sobie pacjentów. Ten jest pierwszy, ten jest trzeci, to go damy na pierwszego, ten jest pierwszy. Ten już jest drugi. Ten jest piąty, to nie, to niech będzie drugi. Okej. No padł. Ty coś glancuś. Czekajcie, bo tutaj co, oni skończyli już tutaj? A nie, no badają, już się bałem, że nie badają chłopaki. Internista. Znowu kolejki do internisty. Okej, przyspieszamy. Ice rośnie, wszystko rośnie. Ale urządzeń jak nie możemy ulepszyć, tak nie możemy niestety. Chyba że wy macie, wiecie jak szybciej się to robi, to dajcie znać w komentarzu oczywiście. Umierają mi kurczę tutaj w tym właśnie DNA laboratorium. To mi się nie podoba do końca, no niestety. Jeszcze trochę, Liluś. Muszę zwolnić, bo to jakieś ostrzeżenie o wyładowaniu. Rozpocznij szkolenie.
Dobrze, tobie damy z kolei genetyka może, no właśnie. Może potrzebujemy jakichś super fachowców z tej genetyki. No i znowu internistę potrzebujemy, więc robimy kopiuj. I płonie jakiś automat. Gdzie to kurwa płonie za przeproszeniem? Aha, tu są wejścia, to nie da rady. No już, rybka, no. Nie dasz panu pograć nawet chwilę. Okej, lekarz wymagany. Oczywiście diagnostyka to był najlepszy. Zatrudnij lekarz. Diagnostyka. To weźmy tego. Ławka. Jedna starczy. A co? Raport popularności, nie teraz. Wezwanie wylecz 8 z monobrwi. Dobrze, to możemy sobie wziąć. A w restauracji, zobaczcie, nie ma chętnych. Dobra, DNA wyzwanie. Znowu wyzwanie DNA. No dobra, bierzemy. Mamy 9 ulepszonych już urządzeń, więc jest dobrze. Muszę naprawiać wszędzie tam, gdzie widzicie. Są te klucze, no niestety dość dużo, że tak powiem. Będzie dozorcy potrzeby. Szkolenie ukończone, genetyka. I've never actually seen any of her pieces, but I'm told they're very good indeed. Keep up the sterling work, Sally. Ilu mamy dozorców? Zatrudnimy kolejnego, no skoro kurczę tak. Wyzwanie, zeszcie następującą monobestii. Nie, na to czasu nie mam, że tak powiem, wybaczcie. Ale tutaj naprawdę syf się nam robi w tym szpitalu, no to weźmiemy jeszcze, zatrudnimy, no. Sprzątajcie, dbajcie, a nie taki rozpiernicz robicie. No i kolejny rok za nami, mamy 9 wyleczonych. Co tym razem dostaliśmy? Też powinno być nieźle. No, ale najlepszy szpital szkoleniowy to nie. Nie udało się. Tutaj próbują. No dobrze, zaraz. O ja pierniczę, płonie. Dozorca. Weź to ugaś, chłopie. No idziemy po tą trzecią gwiazdkę. Wolno, wskaźnik wyleczeń słaby, 65% tylko. No niedobrze, że tak powiem. Ale mam nadzieję, że od momentu, gdy już tutaj naprawdę uda nam się, że tak powiem, wszędzie śmieci pełne. Ja nie wiem, dlaczego ci dozorcy nie wynoszą śmieci.
Czyli zgonów jest za dużo, zdecydowanie. No teraz już 80%. Ale znowu zgon 85. Wyleczeń pacjentów. W szpitalu jest pełno śmieci, więcej koszy. No ale ile tych koszy? A ci co tutaj, na przerwę poszli? No co jest? Wy macie tutaj, kurczę, badać, a nie. It's time for the news around Two Point County. A devastating avalanche in the Underlook area has swept away all the entries in this year's snowman building competition. We'll bring you updates on the efforts to... No tu już prawie te DNA będzie można ulepszać, fajnie. To jest długość kolejki 7, apteka, kopiuj. No i fajnie, aptekę skopiowaliśmy. Apteki chyba pielęgniarz był, tak. Okej. Nie no, internisty już nie będę robił, bo to jest bzdura. Tu jeszcze jest coś, pewnie śmieci są do wyrzucenia. Wyzwanie wylecz z DNA znowu, ja pierniczę. Tam się spalił, ale dobrze. O, właśnie, automat do leków. Możemy sobie... Tu się coś psuje, widzę, bieżnia. Napraw, bo zaraz będzie problem. O. W ten sposób możemy. Dobra, ulepszy nam się kolejny. To mi się podoba. No już piesku jeszcze. Zaraz pan da jedzonko, zaraz pan da. Weź tutaj posprzątaj, zatrudnij. No jak to tak, taki syf. Aż pies się denerwuje. Znowu płonie, kurczę, co nam płonie, znowu. Fire, no wiem, że fire. Już wzywam gościa. No i pięknie, no i dobrze. No i lecimy po kolejny, że tak powiem, ulepszenie, więc dzisiaj się nie udało, ale spokojnie. Troszeczkę tutaj rozbudowaliśmy, tu się pali. Mój pies tak z głodu już pisze, że muszę zakończyć, a w kawiarni mamy jedną osobę. Pierwszy raz widzimy, że jest ktoś w kawiarni, druga wchodzi, więc to jest fajne. Jeszcze rozpoczniemy szkolenie. To co my tutaj weźmiemy mu? Leczenie może ogólne, tak. No i pięknie, kasy dużo. Tutaj widzę, że tak powiem, mamy prawie to. O, to jeszcze poczekamy, to będziemy mogli. Proszę, mamy eliksir, jeszcze sekunda, bo teraz mogę. Zobaczcie,
styk, czyli raz, dwa, trzy. Będziemy mogli tutaj DNA. Tutaj jeszcze sobie weźmiemy kolejny, co możemy. Analizy płynów. O, i to sobie rozpoczniemy ten projekt. I to będzie właśnie to. O, tak, analiza płynów. Ten jak tu naprawia, to niech przy okazji tak naprawdę zrobi remont elegancki i już będziemy mieli ładnie. Już będziemy zbliżać się do trzech gwiazdek, także myślę, że już w następnym odcinku na bank zrobimy sobie tutaj trzy gwiazdki i przeniesiemy się do nowej lokalizacji. Bo troszeczkę, powiem szczerze, tutaj się wydłużyło z uwagi, że musimy czekać na te badania, ale szpital w nie najgorszej kondycji jest. Więc jeszcze sobie tutaj, no te DNA teraz jak się polepszy nam, to już na pewno nie będą tak nam umierać, jak to mają do tej pory, ale poza tym naprawdę nie jest źle. A ten co, zmęczony czy co? Co on tu pada? A nie, to... aha, no polepszyło mu się, ale nie do końca. Idzie do domu. Więc no staramy się jak możemy. Jeszcze awansik. No. Okej, możemy, no wiem, że możemy. Ale nie chcę wszystkich naraz, bo się kolejka zacznie robić, więc spokojnie, dobrze. Tak więc tutaj wracamy do menu głównego, jak zawsze. No i co, kochani moi? Kolejny odcinek z szpitala. Troszeczkę pobudowaliśmy, mamy wszystkie już pomieszczenia w szpitalu. Teraz tylko czas, żeby je, niektóre urządzenia zupgrade'ować. I będziemy mieli trzy gwiazdki. Już nie mogę się doczekać, tak więc to tyle na dziś. Pozdrawiam i do usłyszenia. Pamiętajcie jeszcze o łapeczce w górze lub subskrypcji. Tak więc trzymajcie się. Cześć.